Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. W dzisiejszym filmie przychodzę do Was z przepisem na kolejne przepyszne ciasto, które idealnie sprawdzi się na każdą okazję, na rodzinne spotkania, czy też na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Mowa tutaj o przepysznym czekoladowym cieście Prince Polo. Ciasto to jest mięciutkim kakaowym biszkoptem przełożonym kremem. Również środek tego ciasta stanowi taka jakby beza z dodatkiem orzechów i kawałków wafelków Prince Polo. Ciasto jest po prostu przepyszne, nie jest trudne do zrobienia, gorąco Wam je polecam i oczywiście zapraszam po przepis. Tutaj macie listę składników potrzebnych do przygotowania tego ciasta. Proporcje są na dużą blaszkę około 25 na 35 cm. Na początek przygotujemy sobie bazę kremu. Litr mleka dajemy do garnka, dodajemy 100 g czekolady mlecznej, może też być czekolada deserowa, gorzka, to już jaką chcecie. I podgrzewamy to. Następnie do miseczki osobnej dajemy budynie śmietankowe po 40 g sztuka, 250 ml mleka, mąkę pszenną ziemniaczaną, 5 żółtek oraz 3/4 szklanki cukru. Białka sobie odkładamy do ciasta, które będziemy później piekli. Wszystko sobie dokładnie mieszamy. Gdy mleko z czekoladą już nam się zacznie gotować, mieszamy wszystko i dodajemy wcześniej przygotowaną mieszaninę z budyniami, z żółtkami. Wszystko dokładnie mieszamy i gotujemy do zgęstnienia. Ma nam powstać taki dosyć gęsty budyń. Jak już zacznie bulgotać i się zagotuje, odkładamy sobie, ściągamy go z ognia i studzimy do temperatury pokojowej. Teraz zrobimy biszkopt. Żółtka oddzielamy od białek i 6 białek ubijamy na sztywną pianę. Jak już będą ubite, dodajemy stopniowo po troszeczku 3/4 szklanki cukru i miksujemy chwilę, żeby nam się cukier chociaż częściowo rozpuścił. Następnie zmniejszamy obroty i dodajemy 6 żółtek. Wszystko dokładnie mieszamy, miksujemy do połączenia. Następnie przesiewamy 3/4 szklanki mąki pszennej tortowej, 2 łyżeczki proszku do pieczenia i 2 łyżki takiego ciemnego kakao. Wszystko delikatnie mieszamy do połączenia, najlepiej zrobić to już trzepaczką, tak żeby nam nie zburzyć puszystości masy. Następnie przekładamy to do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia i wstawiamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika grzanie góra-dół bez termoobiegu i pieczemy jakieś 20-25 minut. Upieczony biszkopt sobie studzimy i następnie kroimy na 2 spody. Z tym nie ma problemu, bo on bardzo ładnie wyrasta, a spody nie muszą być duże. Teraz przygotujemy warstwę wafelkowo-orzechową. Orzechy sobie siekamy tak dość grubo, a wafelki kroimy na mniejsze kawałeczki. Następnie 5 białek, które nam zostały z masy, ubijamy na sztywną pianę i dodajemy do nich 5 łyżek cukru. Chwilę miksujemy. Następnie dodajemy 2 łyżki mąki pszennej tortowej, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, orzechy oraz te pokrojone wafelki Prince Polo. Wszystko sobie dokładnie mieszamy. Też robimy to dosyć delikatnie, żeby nam masa nie straciła tej swojej delikatności i puszystości, którą ma od białek. Przekładamy to też na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Najlepiej tą, oczywiście musi być to ta sama blaszka, w której piekliśmy biszkopt. Wstawiamy to do nagrzanego do 180 stopni piekarnika grzanie góra-dół bez termoobiegu i też pieczemy około 20-25 minut. Powinno nam się to ładnie zezłocić. Upieczoną warstwę z wafelkami studzimy. Przygotujemy teraz krem. Masło w temperaturze pokojowej ucieramy sobie na puch i następnie dodajemy wcześniej przygotowany ten budyń z czekoladą. Też musi on być w temperaturze pokojowej. Miksujemy wszystko do uzyskania pięknego, gładkiego kremu. Krem jest naprawdę przepyszny. Teraz przechodzimy do składania ciasta. Na początek pierwszy spód biszkoptu możemy sobie lekko nasączyć kawą. Wykładamy na niego trochę kremu. Następnie
dajemy tą warstwę z orzechami i wafelkami, wykładamy znów trochę kremu, przykrywamy drugim biszkoptem. Również możemy go lekko nasączyć kawą. I na koniec smarujemy pozostałością kremu, więc krem musimy sobie tak rozdzielić, żeby nam starczył na podwójne przełożenie i jeszcze posmarowanie góry ciasta. Górę ciasta tylko tak lekko smarujemy, żeby nam się przykleiły do niego orzechy, którymi posypujemy na koniec nasze ciasto. Możemy lekko docisnąć, tak żeby nam ładnie się to wszystko trzymało. Tak przygotowane ciasto wstawiamy sobie do lodówki na pewno na kilkanaście godzin, najlepiej na całą noc, żeby to wszystko namiękło, pięknie się krem stężał, smaki przegryzły. Tak wygląda gotowe ciasto, jak widzicie wygląda bardzo apetycznie i jest naprawdę przepyszne w smaku. Krem smakuje po prostu rewelacyjnie, ma taki, całe ciasto ma taki wyraźny orzechowy posmak. Również te wafelki Prince Polo dodają takiego fajnego posmaku. Ciasto jest mięciuteńkie, bardzo delikatne, bardzo gorąco Wam je polecam. Czy na jakieś okazje, czy bez okazji, czy na zbliżające się święta. Życzę smacznego!